tyle, ile wbijecie łapek w górę pod tym filmem, no to tyle będę musiał wbić pucharków w Brawl Stars. Trochę się boję, bo nieraz udaje wam się wbijać naprawdę spore liczby, no dlatego, kurde, nie wbijajcie dużo, proszę was. Bo serio, jak na przykład wbijecie 5000 łapek w górę pod tym filmem, no to będę musiał wbić 5000 pucharków. Więc nie będzie łatwo. Generalnie przewiduję, że lajkaczy będzie tak gdzieś ponad 1000, dlatego już się nastawiam na to, że będę musiał dobić tak z 16000 pucharków. No i oczywiście będę miał na to, tak nie wiem, z tydzień, z 2 tygodnie, żeby też nie trwało jakoś mega długo. Ale na razie poczekamy, aż ten odcinek po prostu wrzucę i zobaczymy, ile będzie. Umówmy się tak, że daję wam czas do 15 października. Zobaczę 15 października, ile tutaj będzie lajkaczy pod tym filmem, czyli macie takie 5 dni. No i wtedy po prostu przekonamy się, ile mam wbijać pucharków. Ale to nie wszystko w dzisiejszym odcineczku, bo w dzisiejszym odcineczku otworzymy też sobie pakiet odznak i porobimy kilka ciekawych rzeczy. Dlatego jak możecie to oglądać do końca, będę bardzo wdzięczny każdemu, kto nie wyłączy teraz tego filmu, tylko jeszcze ze mną zostanie. Przy okazji możecie napisać komentarz, ile myślicie, że będzie lajkaczy do tego 15 października, bo jestem ciekawy. Ale dobra, teraz mordeczki, pierwsza rzecz, którą chcę tutaj zrobić, to ulepszyć jakieś moje postacie, bo troszkę golda zebrałem, no i chciałbym poulepszać sobie, bo dawno tak tutaj nie ulepszałem. Po pierwsze to właśnie tak patrzę, czy nie mam jakieś na 6 poziomie, na 6 mocy. Jest, MC jest na 6 mocy, więc od razu ją ulepszamy, bo od 7 dropią gadżety, dlatego warto tutaj sobie ulepszać. Następnie, mamy tutaj kilka piątek, widzę, ale nie mamy na przykład 6, dlatego teraz weźmiemy sobie już tego 8-bita dwa razy, ulepszymy, nie ma problemu. Bo chcę tak właśnie jak najwięcej ulepszyć tutaj na 7 rangę, żeby te gadżety dropiły. Okej, tu jest 7, no możemy niby Tika, ale Tikiem jakoś dużo nie gra, nie oszukujmy się. Dlatego w pierwszej kolejności wolałbym kogoś innego. Kogo my to jeszcze mamy? No nie wiem, Sandy? Dobra, o ile mnie będzie stać, to możemy ulepszyć w sumie Sandy, dlaczego by nie? Tyk i jeszcze raz. No i jeszcze w sumie ulepszymy sobie Tika, bo tego golda mam rzeczywiście dużo, dlatego trzeba korzystać. Dobra, jest tutaj Tik, klikam sobie raz. No i już jest 6 i teraz 7 leci, uwaga, uwaga, poszła 7, dobra, już nikogo sobie więcej nie ustawiam. Patrzcie, 2 monety mi zostały, ale to idealnie wyliczyliśmy. Widzicie, Tori jednak to jest mądry gość. Okej, mordeczki, teraz pozwólcie, że zagram sobie jakąś giereczkę, ale nie będzie to zwykła giereczka. Dobra, która jest teraz godzina, jak to nagrywam? Godzina 20, czyli muszę wziąć 20 postać, od tego zacznijmy. 3, 6, 9... 12, 15, 18, 19, 20. Jackie, dobra, niby nie najgorzej, też nie najlepiej, bo w sumie jakoś za bardzo Jackie nie przepadam, ale bierzemy Jackie. Dobra, gierka startuje, a swoją drogą, to właśnie po tej giereczce otworzymy sobie tego pinpaka, czyli pakiet z tymi emotkami. Może jakaś fajna w końcu dropnie, bo chyba nie mam jakoś tak zbytnio fajnych, co nie zmienia też faktu, że w ogóle praktycznie nie używam emotek, ale no już mniejsza o to. I zobaczcie, kogo już tutaj na początku mamy. Tomar753, witamy pana bardzo serdecznie. Dojeżdżamy najpierw tego gościa i może pana Tomara też by nam się udało dojechać, no chyba nie. Ale skorzystam z tych 2 darmowych cubów, już mam łącznie 3, więc nice. Ja się bardzo cieszę i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że planuję tutaj rozpocząć nową serię na tym kanale, żeby tutaj na zmianę się pojawiały odcinki i z Brawla, i z Minecrafta. I pamiętacie, kiedyś była taka seria jak Opuszczona Wyspa na moim kanale, tym drugim z Minecrafta. No i może coś podobnego, może po prostu jakaś inna przygoda Ananasa. Możecie w komentarzu pisać, czy coś takiego byście chcieli, czy byście oglądali. No, bo tutaj chciałbym troszkę częściej, nie ukrywam, wrzucać te filmy. Tutaj na razie pojawiają się tak co 4 dni, coś takiego. A chciałbym co 2 dni wrzucać, więc zobaczymy, jak to będzie. Tylko do tego właśnie musiałby dojść Minecraft i Brawl Stars. Bo z jednej gry jednak ciężko by mi było wrzucać tutaj odcinki co 2 dni. A jak już będą 2 różne giereczki, to myślę, że jak najbardziej bez problemu się uda. Dobra, trzeba jakoś przejść, bo kurczę, grozie. Patrzcie, każdy ma tutaj dużo cubów, więc nie jest to łatwa giereczka. Ta Jackie na tą mapkę nie jest też najlepsza, ale no mogła się trafić gorsza mapka, więc nie narzekam. Poszedłbym po tamtego cuba, tylko kurczę, ta Dani też po niego pójdzie, ale może mi się tutaj uda pierwszemu. Dawaj, 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 dawaj. No Boże, ale to było głupie. O, Tori pokazał skilla. Ale ważne, że przyjmujemy dodatnie pucharki i zgodnie z tym, co obiecałem, otwieramy sobie teraz pinpaka. Pinpaka nie będę oczywiście kupował, bo mam go w karnecie, jeszcze tutaj go nie odbierałem. W ogóle jak ja wolno wbijam ten karnet. No wybaczcie, ostatnio naprawdę mało gram w Brawla, ale po tym odcinku troszkę sobie pogram, bo będę musiał wbić tutaj dużo pucharków. Przypominam, że to zależy od was. A teraz lecimy tutaj z pakietem, odznak poszło. No tak, świetne, świetne emotki. W sumie ten frak jeszcze nawet jest ok, ale ta reszta to trochę średnio. No ale co zrobić, a tutaj mega skrzynka, duża skrzynka i skrzynka zadymiarzy. Będzie na live'ika, którego za niedługo na pewno jakoś odpalę. Jeszcze was poinformuję kiedy, na karcie społeczności, więc wyczekujcie.
Zobaczmy, co słychać w moim klanie. Jest 100 na 100, co oznacza, że możemy sobie teraz wejść w topkę i zobaczyć, na którym jesteśmy miejscu. Wydaje mi się, że może być naprawdę wysoko. Piąte miejsce, kolcy Spike'a. Patrzcie, co tutaj się porobiło. No naprawdę coś pięknego. Bardzo mnie to cieszy, no bo jednak piąta miejscówka to jest wow. To jest naprawdę wow. Następnie nasiona Spike'a na 22. Ej, kurczę, moje klany naprawdę pną się do góry. Kwiaty Spike'a 209, korzenie Spike'a 32. Co tutaj się dzieje w tej topce? Coś pięknego, naprawdę. Jeszcze igły Spike'a się do top 50 załapały na 49 miejscu, a nie mają 3 członków, więc też by były wyżej na pewno. Więc jestem mega, mega zadowolony z postępów moich akademii, bo to jest coś pięknego. Jeszcze pozwólcie, że sprawdzę osobę, która ma najwięcej pucharków w tym sezonie na razie. I jest to T-Amo, który ma 37377 puszek, co naprawdę robi wrażenie. Bardzo ładny wynik, proszę pana. BL Wim też tutaj się zbliżył do tego ziomeczka, bo przekroczył 37000. A tak to nikt jeszcze inny tutaj nie przekroczył tych 37. Aczkolwiek to ładnie, ładnie lecą w tym sezonie. Naprawdę trzeba to przyznać, że jest git. Pewnie dlatego, że ta kolet wyszła też. Ale no i tak bardzo ładnie. Mój klan jest na 381 miejscu na świecie. Więc widzicie, nawet już w topce światowej fajnie to zaczyna się prezentować. No, więc kozak. Okej, okay, zawsze mówicie, że Tori gra tylko showdowny, dlatego teraz weźmiemy sobie właśnie Gemgraba. Zobaczymy, jak to będzie. Troszkę się boję, bo mogę tutaj zepsuć, ale teraz mamy, zobaczmy sobie, która jest minuta, bo od tego będzie zależeć, jakiego zadymiarza bierzemy. Minuta jest 26, bo jest 20:26 godzina, jak to nagrywam właśnie w tym momencie, więc szukamy sobie 26 postaci. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, Mortis, no nie. Znaczy Mortis na Gemgraba, no w sumie niby nie najgorzej, ale na tych wyższych pucharkach no to już nie jest tak łatwo nim grać, nie? Zobaczymy, jak to będzie, no trudno, odpaliłem Gemgraba i lecimy. Oni mają Rose i Shelly i Poco, no troszkę średnio bym powiedział. My mamy tutaj Tika, który niby ten środek może nam troszkę ogarniać, aczkolwiek no łatwo na pewno nie będzie. Dobra, dojeżdżam pierwszego ziomala naszego. No i jest w sumie całkiem git. Przyzwoicie zaczęliśmy, to trzeba przyznać. Ale no to jeszcze nie jest koniec. Mordo, ja bym może zbierał te gemy, żeby jedna osoba je miała. Tak by było chyba łatwiej niż kilka. No ale nie wiem, jak uważasz. Troszkę trzeba stąd uciec, okej. Brawo, brawo, ziomek, brawo. Nawal mu tam. O nie, ci się uleczyli, ale Tori popełnił błąd. Odejdź, dobra, jeszcze go zabiłem. I to było słabe, to było bardzo słabe. No i musiałem dednąć. Ale mój team to jeszcze odważnie walczy. Tylko że oni mają przewagę. Dobra, ja tutaj szybko wbijam na ten środeczek, bo tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Dawaj go, dawaj tą Rose, Tori. O Boże, się zaklinowałem. To niezły Mortis ze mnie. Kurczę, powiem wam, że ciemno widzę tą gierkę i chyba to będzie porażka. Chociaż ten, nie no, ten tick ładnie tutaj obija. A, można by to było jakoś wykorzystać, tylko że od razu deadłem. No ale nie poddajemy się, jazda, panowie. W sumie nie wiem, czy nie panie, ale chyba z panami gram, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wykorzystajmy to. Już się rzuciłem, bo kurczę, już końcówka, zobaczyłem to odliczanie i ajajaj, mój błąd. Jeszcze niby jakoś walczymy, ale to naprawdę jest ciężko, bo im brakuje jednego cuba. No i uciekam, no co ja tutaj mogę zrobić z tą Rose'ą? Przerąbane, strasznie przejęła środek, jest ciężko. Już mają odliczanie, dużo mają, strasznie dużo mają tych cubów. No nie mamy szans z nimi niestety. 2, 1, gratulacje dla rywali, którzy nas pokonali. Jednak jestem noobem. No i w sumie w tym odcineczku to chyba wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Bardzo, bardzo dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu, bo wiem, że takich osób na pewno nie jest dużo. Jak dotrwałeś do tego momentu, mordeczko, no to naprawdę jestem ci bardzo wdzięczny. Coś czuję, że tutaj wbijecie dużo lajka, czyli troszkę się tego boję. Nie wiem, jak chcecie, żebym miał więcej pucharków, to zostawiajcie tutaj lajkacza. Naprawdę polecam. Oprócz tego subskrybujcie mój kanał, bo jest to drugi kanał, na którym bardzo chciałbym wbić w końcu 50 tysięcy subskrypcji. Zbliżamy się już coraz bliżej. Dziwnie to powiedziałem, ale dobra, mniejsza o to. Ja się będę już z wami żegnał, wbijać na moje wszystkie social media. Trzymajcie się, do następnych filmów. Elo!